Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na taki krótki tygodniowy horoskop dla wszystkich znaków. Bez rozwijania mamy, że tak powiem, krótszy ten tydzień. Były święta, dlatego nie będziemy się tutaj rozgadywać i rozdrabniać na bardziej szczegółowe filmy odnośnie Waszych znaków, tylko zrobimy sobie w jednym filmie taki króciutki, ogólny, tygodniowy dla Was wszystkich. Od 24 do 30 kwietnia bieżącego roku zaczniemy sobie od zodiakalnego baranka. Praca i finanse. Na ten tydzień dla baranka mamy króla buław. Związki i rodzina. Związki, rodzina. Trzy miecze. I ogólna karta rada. Na ten tydzień dla baranków zobaczymy. Siódemka buław. Kochani, w sprawach zawodowych, w pracy będzie aktywnie, będzie się działo, będziecie się rozwijać, załatwiać dużo spraw. Na pewno będzie to tydzień dynamiczny, bardzo aktywny. Być może po świątecznym wypoczynku na nowo wdrażacie się w aktywny czas działania. Prowadzenia biznesów, ci z Państwa, którzy nie pracują na własny rachunek, jak najbardziej będą się udzielać w pracy, będą bardzo aktywni, będą się starać. Na pewno będzie się działo, tak? Czyli nie posiedzicie sobie, nie odpoczniecie, tylko naprawdę będzie dużo, dużo spraw do pozałatwiania, być może jakieś wyjazdy. Mogą być też jakieś takie sprawy do pozałatwiania gdzieś na wyższych szczeblach, tak? Czyli takie jakieś poważniejsze, większe transakcje, biznesy, rozmowy z jakimiś takimi większymi kontrahentami albo, co u niektórych, awans na jakieś wyższe stanowisko, tak? Więc ci z Państwa, którzy tutaj, tak jak mówię, na własny rachunek, będzie to aktywny czas poogarniać wszystko, pozałatwiać, naprawdę będzie tych spraw sporo. Ci z Państwa, którzy pracują u kogoś, będzie naprawdę no, się działo, tak? Być może dużo pracy, dodatkowych zajęć, jakichś zleceń, więc na pewno tydzień aktywny pod tym względem. I oczywiście bardzo pozytywny finansowo, tak? No bo król buław to już jest ktoś, kto zna się na tym, co robi, już ma jakieś doświadczenie zawodowe, no i jakieś konkretne pieniądze stałe z tego, tak? W sprawach uczuciowych, rodzinnych trzy miecze, czyli możecie się rozczarować jakąś sytuacją związaną z rodziną bądź z Waszym partnerem, przyjacielem, mężem, żoną, tak? Jakieś tutaj mogą być sprawy niejasne, jakieś smutne, ktoś może Wam coś niemiłego powiedzieć, źle będziecie się z tym czuli, niekomfortowo. Jakieś tutaj niefajne sytuacje mogą wyjść, tak? Więc ktoś, tak jak tutaj na tym zdjęciu, dosłownie może Wam te szpilki tutaj wbijać. Być może to będą tylko jakieś ostre słowa, jakieś takie po prostu takie no, niemiłe dyskusje, jakieś osądy, jakieś pretensje, albo po prostu no, jakaś sprawa wyjdzie na jaw, która po prostu spowoduje, że bardzo się będziecie tutaj smucić i ta osoba Was rozczaruje, w jaki sposób się na niej tutaj zawiedziecie, tak? No, wyostrzysz mi, proszę, wyostrzaj. O, jest, widzicie? Ta babcia tutaj w kukiełkę wbija te igły, więc ktoś może Was tak niefajnie potraktować, tak? Że po prostu coś manipuluje, coś kręci, co no niefajnie może się później na Was odbić, być może się dowiecie o tym, być może nie, ale uważajcie tutaj na jakąś osobę właśnie w kręgach rodzinnych, która tutaj próbuje w jakiś sposób zrobić Wam krzywdę.
I teraz tak, jaka rada? Rada od kart, żebyście się bronili i nie pozwolili strącić z tego tutaj wysokiego stanowiska, tak? Odpierajcie atak, brońcie swoich wartości, brońcie swojej pracy, swojego domu, swoich takich przemyśleń, brońcie siebie, swojej prywatności jak najbardziej, tak? Wyznaczajcie granice, co i ile może sobie ktoś pozwolić w stosunku do waszej osoby. I tutaj naprawdę no, odpierajcie ten atak, jesteście na wygranej pozycji, poradzicie sobie z każdą sytuacją, która w jakiś sposób was będzie w tym tygodniu po prostu męczyć, nagabywać, jakieś osoby atakować. Poradzicie sobie z tym, nie ma problemu. Być może chodzi tutaj o pracę, także dużo będzie tych obowiązków, jakieś dużo nagle spraw ruszy i będziecie musieli sobie z tym wszystkim poradzić, ale poradzicie sobie, jesteście na silnej pozycji, na mocnej pozycji. I tutaj nie ma szans, żeby ktoś wam tutaj zagrodził, tak? Ktoś wam tutaj no, próbuje tymi patyczkami coś wskazać, tak? W jakiś sposób wzbudzić zagrożenie, wy się nie dacie. Więc taka rada jest, żebyście bronili swojego stanowiska, bronili swoich wartości i nie dali się, tak? Bronili dostępu do swojego życia prywatnego być może. No dobrze, to mamy baranka, teraz przechodzimy do byka. 24-30 kwiecień. I teraz tak, pierwsza karta. Praca, finanse. Byczek, praca, finanse. 24-30. Księżyc. Rodzina, związki. Rodzina, czyli chodzi mi o tą najbliższą rodzinę, tak? Czyli partnera, małżonka, może dzieci. Może rodziców, jak razem mieszkacie. Mamy 8 mieczy. I karta rada ogólna. Byk. 7 mieczy. Kochani. Praca, finanse. No, jakiś taki trudny czas. Trudny pod tym względem, że będą jakieś niejasności. Będziecie się czuli, że ktoś was kręci, próbuje oszukać, coś zataja być może, nie mówi wam prawdy, że coś przed wami jest ukrywane, jakieś niejasne sprawy, sytuacje, jakieś takie zawiłe, że wszystko jest tak gdzieś zakręcone, pogubione. Będzie was to irytować w jakiś sposób. Takie sprawy pokręcone, niejasne, jakieś takie niepowyjaśniane, powodujące wasze rozdrażnienie, jakieś takie zastanawianie się, co, jak, gdzie, z kim, tak? Więc tutaj no, karta księżyca troszeczkę takie złudne tutaj daje wrażenie na ten tydzień. Pamiętajcie, żebyście mieli dobrą intuicję w sprawach zawodowych, tak, czyli jakieś decyzje do podjęcia, to po prostu nie słuchajcie się osób trzecich, tylko zadecydujcie tak, jak wam to intuicja po prostu podpowiada. Co jeszcze? Dla niektórych osób może być to tydzień po prostu być może na nocną zmianę, tak, więc weźmiecie jakieś dodatkowe godzinki albo po prostu będziecie na tą popołudniową zmianę na nockę szli do pracy. Co jeszcze o karcie księżyca? Uważajcie na jakieś intrygi, na jakieś takie niejasne sytuacje, jakieś chryje, nie wdawajcie się w to, bo to może wam tylko zaszkodzić. Później będzie z tego więcej płaczu i smutku niż pożytku, więc omijajcie szerokim łukiem jakieś takie osoby, które właśnie ktują coś tam, próbują jakieś sensacje stwarzać niepotrzebnie, więc tego jak najbardziej unikajcie i starajcie się właśnie wszystkie sprawy, zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję w sprawach finansowych, czy tu właśnie zawodowych, wyjaśnić, tak, żeby wszystko było czarno, na białym, klarowne, żeby nie było nic ukrywane, zatajane, niedopowiedziane, że wchodzicie w jakąś pracę na przykład, podpisujecie jakąś umowę, a gdzieś tam drobnym druczkiem jest coś napisane i nie zdajecie sobie sprawy, co tak naprawdę żeście podpisali, więc tutaj tak jakbyście, zobaczcie, pod tego księżyca słońce przebija, tak? Czyli no, przesuńcie ten księżyc, żeby jednak to słoneczko wszystko oświeciło, żeby te sprawy były po prostu jasne i klarowne. Więc na to tutaj uważajcie. Co w sprawach rodzinnych, w związkach?
Ósemka mieczy, czyli jest jakaś blokada. Jest jakaś blokada, są tutaj jakieś takie być może stresujące sytuacje, być może jakieś ciche dni, brak porozumienia. Coś Was tutaj męczy, coś Was gnębi, jakieś tutaj problemy są, tak? Więc być może tutaj powyjaśniajcie sobie, porozmawiajcie, jakoś no, starajcie się dojść do porozumienia, tak? Żeby no, tych koszmarów tutaj nie było. W tradycyjnym tarocie kobieta stoi tu w ogrodzeniu z mieczy, tak? Ma opaskę na oczach, na uszach, związane zazwyczaj ręce, czyli jest w takiej pułapce. Pułapce swoich myśli, źle ocenia i postrzega rzeczywistość dookoła siebie. Tak naprawdę nie wie, co zrobić, nie wie, jaki krok czy ruch podjąć, żeby ruszyć się z tego miejsca. Tak, nie widzi wyjścia z tej sytuacji. Tutaj ta karta jest troszeczkę inna. Tu widzimy kobietę, która by, tak jakby uciekała z jakiejś wieży, nawet jest tylko kocem troszeczkę zakryta, czy to nie wiem, jakaś jest jakaś narzuta, tak jest naga, czyli jakby nie wiem, ucieczka z jakiejś sypialni, tak, nie może sobie miejsca znaleźć, coś ją męczy, coś ją gnębi, no jakby była w stanie depresyjnym. Bardziej by mi ta karta pasowała na dziewiątkę mieczną, ale jest to jednak ósemka, czyli może dopiero coś się zaczyna, tak. Więc moi kochani, no żeby tych cichych dni nie było, uważajcie, żeby nie było jakichś takich drażliwych tematów powodujących, że po prostu nie będziecie się do siebie odzywać i będziecie przeżywać to w sobie i tak naprawdę nie będziecie się wiedzieli, co dalej robić z tym, tak? Że jakaś taka jest drętwa, martwa sytuacja. Więc tutaj starajcie się, czy to mówię z rodzicami, czy z partnerem, porozmawiać, żeby nie było w rodzinie takich jakichś kiepskich dni, które i chwil, które powodują, że później po nocy nie możecie spać i nie możecie znaleźć swojego miejsca, tak? No i co karty radzą na ten tydzień? Bądźcie sprytni, bądźcie sprytni, czyli nie dajcie się złapać w jakąś pułapkę, tak? Nie dajcie się komuś wykorzystać, sprawdzajcie wszystkie niejasne jakieś sprawy, niejasne sytuacje i po cichu róbcie swoje, tak? Tak, nie zwracajcie na siebie uwagi być może. Róbcie swoje, ale tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi, róbcie to po cichu, dyskretnie, sprytnie, z taktem, żeby właśnie nie wzbudzać jakichś niepotrzebnych, czy to dyskusji, czy to plotek, czy właśnie jakiś intryg, tak? Więc kierujcie się ogólnie sprytem i pomału, po cichu róbcie swoje. Dobrze. To mamy już byczka, teraz przechodzimy do bliźniąt. Bliźnięta najpierw. Praca i finanse. kwiecień. As buław. Rodzina, związki. Bliźnięta. Rodzina, związki, bliźnięta, koło fortuny, posuń się aniołku, o, dobrze. I karta rada dla bliźniąt, 24-30 bliźnięta, umiarkowanie. No dobrze, kochani, to zaczynamy. Praca i finanse, kochani. Macie asa buław. Przepiękna karta. Będzie praca i to taka naprawdę fajna. Ci z Państwa, którzy szukają pracy, na pewno ją znajdziecie. Karta zwiastująca sukces, karta zwiastująca wysokie zarobki, taki rozwój, czy to firmy, czy to kariery zawodowej. Jakkolwiek to nie zabrzmi, po prostu szansa na zdobycie naprawdę fajnych takich wyników, dobre zarobki, rozwój. Jeżeli to firma, to naprawdę będzie super prosperować, będą duże obroty, duże zyski. Wszystko będzie się tak fajnie rozkręcać. No to jest potencjał, tak? To jest szansa na osiągnięcie sukcesu, taki sukces zagwarantowany. Więc tutaj jak najbardziej
praca będzie satysfakcjonująca dla Państwa, razem oczywiście z wynagrodzeniem, no i będzie się działo, tak? Będziecie mieli co robić. No to jest naprawdę aktywna, bardzo taka dynamiczna karta, mówiąca o tym, że no nie posiedzicie sobie w pracy, że będzie co robić, ale to odbije się odpowiednim wynagrodzeniem i pełną satysfakcją z tego, co będziecie robić. Więc w pracy super. Rodzina i związki. Mamy tutaj koło fortuny, czyli jakieś zmiany, kochani. Jakieś tutaj zmiany będą zachodzić, być może na lepsze. Widzę tutaj współpracę, widzę tutaj porozumienie. Być może zaczniecie coś razem, tak? Czy to wyjazd, czy to wspólna praca. Jakaś szansa tutaj też jest na polepszenie się waszego wspólnego życia. I możecie to zawdzięczać właśnie nie tylko sobie, ale wszystkim osobom, które po prostu tworzą z wami rodzinę, tak? Jesteście całością. Więc tutaj każdy z was dołoży coś od siebie i to spowoduje ten sukces, że będziecie szczęśliwi, że będziecie naprawdę takim jednym organizmem, który po prostu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego na takiej zasadzie, tak? Bardzo fajna karta, bardzo szczęśliwa, mówiąca o zmianach, ja tu widzę zmianę na lepsze, więc być może się poprawią relacje, być może więcej czasu będziecie ze sobą spędzać razem ze swoimi dziećmi, tak jak mówię, niektórzy jeszcze z rodzicami mieszkają, więc to będzie taka fajna, ciepła, rodzinna atmosfera i pełna współpraca, tak? Wszyscy będą pracować nad tym, żeby po prostu żyło wam się lepiej, żeby żyło wam się zgodnie i żeby po prostu sobie pomagać w codziennych jakichś tam sprawach, trudach, wspierać się. Możecie na pewno liczyć tutaj na swoją rodzinę. Razem tworzycie coś pięknego. I teraz karta rada, kochani. Karta rada jest piękna karta, karta umiarkowania. Karta mówiąca o tym, żebyście równoważyli swoje emocje, równoważyli swoje zamiary, żeby po prostu mieć nad sobą kontrolę, tak? Musicie taką samą kontrolę mieć tutaj nad... O, Jezu. O, dobrze. No, już wyostrzyło, przepraszam. Karta równowagi, karta spokoju, karta, tak jak powiedziałam, samokontroli, tak? Nad swoimi emocjami, nad swoimi czynami, nad swoimi słowami. Równowaga, balans, harmonia, spokój. To jest też karta mówiąca, że niektóre sprawy, które w tym tygodniu być może miały się rozwiązać, troszeczkę mogą się przesunąć w terminie, tak? Czyli być może nie w tym tygodniu, ale w następnym, ale na pewno uda wam się pozałatwiać je bardzo pozytywnie. Ogólnie będzie to taki harmonijny tydzień. Panujcie tylko nad sobą, tak? Żeby po prostu był ten spokój, była właśnie taka równowaga emocjonalna. I taka samokontrola, więc tutaj karty radzą zachowanie równowagi i mamy już bliźnięta i teraz przechodzimy do raczków. Rak. Praca i finanse. Rak. 24-30. Praca i finanse. Paś mieczy. Rodzina, związki, 10 buław, i karta rada, raczek, 4 kielich. No bardzo fajnie, widzę już, kochani, karty jednak ze sobą bardzo współrozmawiają, dogadują się. Kochani, w pracy macie księcia mieczy, czyli tak zwanego pazia mieczy. No może być troszeczkę nerwowo. Uważajcie, bo ktoś może was obserwować, ktoś może zbierać na wasz temat jakieś informacje.
Ci z Państwa, którzy nie pracują, a poszukują pracy, jest to karta jak najbardziej poszukiwania, tak? Obserwacji ogłoszeń, przeglądania różnych ofert, podejmowania jakiejś próby rozmów kwalifikacyjnych, składania CV, więc ci z Państwa, którzy tutaj planują, na pewno ruszą, bo to jest karta miecza, to jest karta szybkiego działania, więc na pewno tutaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to intensywnie już o tym myślicie, żeby wziąć się za to i tutaj tą sprawę z pracą jakoś ogarnąć. Ci z Państwa, którzy już pracują, właśnie uważajcie na jakieś plotki, jakieś intrygi. Być może szef Was obserwuje, być może jakiś no, kierownik, który Wami tutaj dyryguje, może zbierać właśnie na Wasz temat informacje, oceniać Waszą pracę, więc tutaj pilnujcie się, żeby nie zrobić jakiejś głupotki. Co jeszcze? Ogólnie karta szybkich wiadomości, karta troszeczkę takiej, jakby to powiedzieć, takiego sprytu intelektualnego, tak? Czyli zanim coś powiecie, zastanówcie się, czy warto, zastanówcie się, czy jest to mądre, ponieważ paść ma tendencję do tego, żeby klepnąć coś, a później zastanowić się, co ja powiedziałem, tak? Więc uważajcie, żeby tutaj tym, że tak powiem, językiem na lewo i prawo nie szarżować i zastanowić się, ważyć słowa, tak, żeby po prostu być może komuś przykrości nie sprawić. Może być też taka sugestia, żebyście Wy uważali na jakąś osobę z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, która jest jeszcze taka niedojrzała, taka, no, nie wie czasami co mówi, więc nie wdawajcie się z nią w dyskusję, bo po prostu może dojść do jakiejś małej dramy, ale to jest osoba, która zawsze narobi szumu, potem panikuje, więc dlatego pazia uważajcie. No i na to, żeby ktoś właśnie tutaj nie donosił, nie obserwował, nie zbierał na Wasz temat informacji. W domu, przepraszam, rodzina i związki, 10 buław. Coś Was już bardzo męczy, nie dźwigacie jakiejś osoby albo nie dźwigacie już... Po prostu jesteście tak przepracowani, że nawet nie macie czasu na tą drugą osobę, tak? Jakoś nie możecie dotrzeć być może do nich, tak jakbyście właśnie tutaj przez tą szybę mówili, tak, a oni Was nie zauważają. Więc to jest takie dla Was ciężkie i pomału macie troszeczkę tego dosyć. Być może za dużo pracy, być może za dużo obowiązku bierzecie na siebie. Jesteście przepracowani, jakoś się mijacie, tak, że nie ma takiej chwili, jakiegoś relaksu, żeby usiąść razem nawet przy obiedzie i porozmawiać, tak? Każdy gdzieś tam zajęty swoimi sprawami, a Wam już to bardzo przeszkadza, tak? Jesteście tym bardzo zmęczeni, dlatego karta rada na ten tydzień, kochane moje raczki, jest 4 kielichy. Poleniuszkujcie sobie troszeczkę, zajmijcie się troszeczkę swoimi sprawami i docencie jakąś pomoc. Ktoś Wam chce tutaj coś ofiarować. Być może Was pocieszyć, być może Was jakoś wesprzeć, być może sprawić Wam jakąś frajdę, więc no, nie obrażajcie się już tak na wszystkich, tylko spróbujcie jakoś tutaj no, pogodzić tą sytuację w domu, tak? Być może przyjąć ten kielich, tak? Po prostu, no... pozbyć się takiej jakiejś, nie wiem, niezręcznej sytuacji typu foch, typu jakieś tam obrażanie się na kogoś. Ale karta też właśnie może sugerować, że może potrzebny jest Wam taki odpoczynek. Potrzebne jest Wam to, żeby sobie na chwilę usiąść i po prostu odpocząć i pozastanawiać się nad tym, co mam. Skupić się troszeczkę na swoich sprawach, tak? Więc to już dopasujecie do siebie, ale myślę, że przy tych 10 buławach, które mówią, że jesteście już totalnie zmęczone, usiądźcie i odpocznijcie, tak? Zrelaksujcie się, bo to Wam się tutaj należy taki dzień właśnie spokoju, relaksu, zwłaszcza w sprawach emocjonalnych. No dobrze, teraz przechodzimy sobie do lwa, czyli najpierw lew, praca i finanse. Lew. 6 buław. Rodzina i
te związki. Cztery buławy. O, bardzo ładny macie tydzień. Widzę już. I rada. Siedem kielichów. Okay. Kochani, w pracy macie szóstkę buław, czyli jakieś sukcesy, jakieś awanse, jakieś wynagrodzenia, jakieś osiągnięcie celu, jakiś aplauz, jakieś gratulacje, no, o coś walczyliście i to wywalczyliście sobie, tak? Więc albo jakieś stanowisko pracy, ci z Państwa, którzy szukają pracy, na pewno ją dostaną. Ci, którzy tam walczyli o podwyżkę czy o wyższe stanowisko, jak najbardziej. Z kolei ci z Państwa, którzy na własny rachunek pracują, też będą zadowoleni ze swoich zarobków, tak, w tym tygodniu. Więc bardzo fajna karta mówiąca o pełnej satysfakcji, o takim zwycięstwie, o sukcesie w sprawach zawodowo-finansowych. Dom, rodzina, cztery buławy. No, nic dodać, nic ująć. Cztery buławy to jest taka stabilizacja. To jest szczęśliwy dom, stała, szczęśliwa rodzina, niczego Wam nie brakuje. Jest dach nad głową, jest kochająca Was osoba, są dzieci. Jest szczęście, zrozumienie, radość. Co niektórzy być może będą się zaręczać, będą planować ślub, jak najbardziej, ale ogólnie cztery buławy, jest to pełna, szczęśliwa rodzina, tak? Bezpieczeństwo, takie coś stabilnego, coś trwałego, co zbudowaliśmy. Możecie naprawdę liczyć na swoją rodzinę i tutaj to jest tak mocne, że nic z tego nie powinno tutaj zachwiać. No i karta rada, siedem kielichów. Kochani, wyjdźcie trochę z tych chmur, z tych obłoków, przestańcie tak fantazjować, marzyć, tylko skupcie się na bardziej takich realnych, przyziemnych sprawach, tak? Nie bujajcie w obłokach. I jeżeli już musicie podjąć jakąś decyzję, starajcie się dobrze wybrać, tak? Żebyście później nie żałowali, bo może być masa ofert, masa Waszych jakichś takich właśnie planów, marzeń, ale to gdzieś jest dopiero w chmurach, to dopiero planujecie i to tak nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko no, macie takie jakby mieszane uczucia, tak? Jakieś tutaj Wasze fantazje są, więc karta mówi, żebyście zeszli na ziemię i nie bujali w obłokach, tylko skupili się na tym, co jest tu i teraz, tak? Dobrze, to mamy lwa. Teraz zobaczymy sobie pannę. Panna, tydzień od 4 do 30. Praca i finanse. Mamy tutaj księżniczkę kielichów, czyli paść kielichów. Paść kielichów. I teraz rodzina, związki. Rodzina, związki, wieża, i karta rada dla panny, cztery buławy. No tak, kochani, praca i finanse. Macie tutaj pazia kielichów. Ogólnie będzie fajnie, będziecie się dobrze czuli w swojej pracy. Być może zbyt emocjonalnie podchodzicie do niektórych aspektów swojego tutaj zajęcia zawodowego. Pamiętajcie, żebyście się dobrze czuli w tym, co robicie, żebyście nie kaprysili, nie przyjmowali wszystkiego do siebie, tak? Tylko skupiali się na tym, żeby po prostu ta praca była i żeby sprawiała Wam przyjemność. Karta już wyostrzyła. Ojej, kochany.
z tą kamerą, no Boże. Chyba faktycznie telefonem zacznę nagrywać, bo przecież, o, już teraz. Rybka spełniająca życzenia, która wyskakuje tutaj z tego kielicha, tak? Czyli po prostu starajcie się, żeby ta praca sprawiała Wam przyjemność, żebyście się dobrze w niej czuli, no i oczywiście, żeby była satysfakcja materialna, tak? I myślę, że w tym tygodniu tak będzie. Tylko mówię, paść to jest taki troszeczkę delikatny, przewrażliwy, on kierujący się uczuciami, troszeczkę o zmiennych nastrojach, więc uważajcie po prostu, żeby nie brać wszystkiego do siebie i gdzieś tam nie smucić się z tego powodu, tak? Więc tylko tyle ogólnie, wszystko ok. Jak najbardziej powinno Wam się tutaj w tych sprawach zawodowych wszystko ładnie udać i będziecie z tego zadowoleni. Rodzina i związki, karta wieży. No coś tutaj trachnie, coś tutaj się zawali. Być może nagłe jakieś niespodziewane wydarzenia, być może jakieś decyzje. Coś musiało się tutaj takiego wydarzyć, ponieważ no widzicie, jak ta wieża stała tutaj, już ta woda tak ją podmyła, że ona i tak by się zawaliła i tak. Więc dobrze, że ci ludzie zdążyli się ewakuować, zanim ona wpadła tutaj do tego morza, tak, do tych fal takich okropnych, takich wielkich, takich złowrogich. No ale do czego zmierzamy? No uważajcie na jakieś awantury, uważajcie na jakieś niespodziewane wydarzenia, tak? Coś, co Was po prostu no, bardzo zszokuje. To mogą być rozstania, ale to może być też jakieś ostra wymiana zdań na przykład, tak? No wieża jest to karta o niszczycielskiej sile, tak? Więc tutaj no... Być może uwolnienie się od jakichś spraw, być może od jakiegoś kłopotu, no, oczyszczenie jakiejś sytuacji w domu, bo już było tak po prostu zaostrzone wszystko, że musiało gdzieś to pęknąć i ta energia musiała gdzieś ujść, tak? No jakieś tutaj takie nagłe zmiany, ogromny szok, wstrząs, być może jakieś trudne decyzje, no jakieś zniszczenie, tak? Być może jakaś strata. Rozstanie też tak może być, więc uważajcie tutaj odnośnie rodziny, bo mogą być jakieś nagłe, nieoczekiwane wydarzenia. Karta rada, mamy cztery buławy, czyli zobaczcie, ta wieża runęła, a tarot radzi, żeby zacząć budować wszystko od nowa, ale tak jak już te cztery buławy mówią, tak, czyli pewnie, solidnie, na mocnych fundamentach. Cztery buławy jest to szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina, coś trwałego, coś bezpiecznego. Jest to radość, jest to też karta ślubu, karta cieszenia się, tak, w rodzinie, jakimś takim właśnie, jakąś uroczystością. Zbudujcie coś pozytywnego po tej wieży, tak? Zacznijcie wszystko od nowa i stwórzcie już taką solidną, na stałych fundamentach, trwałą relację, tak? Której nikt nie zburzy. Rodzinę, na której zawsze możecie polegać, która zawsze za Wami stanie po prostu murem. Może być też tak, że co niektórzy z Was, no tutaj będą jak właśnie jakieś nagłe, niespodziewane decyzje podejmować w związku właśnie z założeniem tej rodziny, tak. I rodzina będzie w szoku, ta dalsza, bo zaprosicie nagle na wesele. Dobrze, to była panna, teraz robimy wagę. Waga. Praca i finanse. Praca, finanse. Diabeł. Może tutaj jeszcze wejdziemy sobie. Związki, rodzina. Sprawiedliwość. I karta rada. Cztery denary.
praca i finanse. Mamy tutaj kartę diabła. Ogólnie diabeł mówi o takim silnym nacisku na materializm, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj no nie sądzę, żeby wagi były pracocholikami. To nie jest wasz żywioł, że tak powiem. To jest bardziej tak, jak mówię, karta koziorożcowa, koziorożec, trygon ziemi, tak, czyli denary. Waga. Uważajcie, kochane, na wszelkie manipulacje, o uzależnienia, zniewolenia, na jakieś nielegalne interesy. Pamiętajcie, żeby ten diabeł was tutaj nie pokusił na jakieś takie, nie wiem, czy praca na czarno, czy jakieś właśnie dorabianie sobie gdzieś tam na boku, gdzie nie wiadomo, czy ten pracodawca nam zapłaci, czy nie. Diabeł oszukuje, diabeł kłamie, najpierw naobiecuje gruszek na wierzbie, przedstawi nam to pięknie. My się, że tak powiem, zachwycimy tym, tak? Narobimy się, a później nie zobaczymy pieniędzy, więc tutaj uważajcie, żeby po prostu nikt was nie wykorzystał i źle nie potraktował, tak? To może być też tak, że w pracy możecie się źle czuć, możecie się czuć wykorzystywani, możecie czuć się zniewoleni, poniżani, może być jakiś mobbing, więc tutaj też, kochane wagi, uważajcie na to. Może być też przemęczenie, może być takie uwiązanie do czegoś, tak, co nie sprawia wam już satysfakcji, ale po prostu robicie to, bo musicie, bo nie macie innego wyjścia, tak, bo no niestety trzeba pieniądze zarabiać, nie macie innego źródła dochodu, jesteście zależni, tak, czy to od jakiejś pracy, od jakiegoś szefa, być może właśnie koziorożca, tak, albo jeżeli macie pracę na własny rachunek, jakaś własna działalność, to po prostu no, trzymacie się tego kurczowo, bo nie macie innego źródła dochodu, ale ta praca was już męczy i czujecie się takimi niewolnikami swojego własnego zajęcia, więc tutaj tego unikajcie. O finansach jak najbardziej dobrze, bo jest to karta takiego silnego materializmu, tak jak już powiedziałam, więc finanse mogą być w porządku, tylko właśnie zastanówcie się, kochane wagi, czy wy lubicie robić to, co robicie i czy zbytnio nie jesteście uwiązane, zniewolone od tego zajęcia, tak? Nie czujecie się właśnie takimi niewolnikami swojego tutaj, swojej pracy. Co w rodzinie lub związkach? Mamy kartę sprawiedliwości. No będą jakieś rozliczania, tak? Rozliczania przeszłości. Jedni będą się rozwodzić, inni będą się żenić, zawierać związki małżeńskie. To jest karta urzędów, jakichś spraw papierkowych, urzędowych, załatwiania jakichś tutaj być może interesów, sporów, rozwiązywania sporów jak najbardziej, wyjaśniania jakichś tutaj problemów czy jakichś właśnie spornych sytuacji. Więc sprawiedliwość, jest to wasza karta jak najbardziej wagi, więc na pewno będziecie sprawiedliwe w stosunku czy do swojego partnera, czy do swojej najbliższej rodziny. Będziecie godzić, będziecie łagodzić wszelkie konflikty, będziecie być może takimi mediatorami, tak? Więc tutaj będzie jakieś wyjaśnianie spraw, rozliczanie się z kimś. No i moi kochani, co karty radzą w tym tygodniu? Uważajcie na finanse, pilnujcie finansów, pamiętajcie, że możecie liczyć tylko na siebie w tym tygodniu i oszczędzajcie, tak? Czyli uważajcie na wydatki, żeby za dużo tam gdzieś nie powydawać, żeby te pieniądze jednak wam z budżetu domowego nie uciekały. Gromadźcie majątek, żeby, jak to się mówi, ziarnko do ziarnka zbierze się miarka, żeby jakiś tam zapas był, tak? Więc tutaj no kurczowo trzymajcie się pieniędzy w tym tygodniu. Nie wydawajcie, oszczędzajcie i pamiętajcie, że liczycie tylko na siebie. Dobrze, mamy wagę. Teraz skorpion. 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 24-30. Praca i finanse. 8 kielichów. Rodzina, związki. Rodzina, związki. Sąd ostateczny.
I karta Rada dla Skorpiona. Trzy kielichy. Kochani, w pracy ósemka kielichów. Ósemka odejścia albo powrotu po dłuższej jakiejś przerwie. Więc dobierzecie tutaj do swojej sytuacji. Jedni mogą opuścić pracę, tak, ponieważ bardzo źle się w niej czują, jest ona niekomfortowa, nie spełniają się w niej i jednak szukają innej tutaj ścieżki, czy to zawodowej, czy po prostu innej oferty, innego pracodawcy. Z kolei niektórzy mogą wrócić do pracy. Być może był jakiś odpoczynek, być może był jakiś urlop, czy to zdrowotny, czy wypoczynkowy. I wracacie, tak? Wracacie do jakiegoś starego zajęcia, więc karta taka dwuznaczna troszeczkę dla mnie. Wszystko się wiąże z samopoczuciem, z emocjami, z takim komfortem, tak? Więc tutaj no, będzie już decyzja od Was zależała, tak? Czy rezygnujecie i szukacie czegoś nowego, czy wracacie na stare śmieci. W związkach odnowa, uleczenie relacji, być może też powrót do byłych partnerów. Jeżeli jesteście w związku, to odrodzicie się na nowo. Zaczniecie od początku, wrócicie do tej pierwszej randki, do tych pierwszych motyli w brzuchu. Będzie fajnie, jakbyście się na nowo znowu poznali. Wszelkie uczucia się obudzą, odrodzą. I wszystko, że tak powiem, zacznie się kierować w nowym, lepszym kierunku, tak? W takim aspekcie polepszenia Waszej sytuacji życiowej. Więc tutaj bardzo ładnie, jeżeli chodzi o dom, rodzinę, o związki. Co karty radzą, moje kochane Skorpiony? Trzy kielichy. Wyjdźcie, zabawcie się, zrelaksujcie się. Wychodźcie do ludzi, do przyjaciół, do znajomych. Zrelaksujcie się w towarzystwie przyjaciół, tak? Czyli po prostu odetchnijcie gdzieś, zrelaksujcie się, zabawcie, świętujcie i naładujcie takie te swoje akumulatory, tak? W pozytywnym, fajnym jakimś gronie bliskich, przyjaciół, znajomych, rodziny, tak? Czyli zabawa, zabawa, jeszcze raz zabawa. No dobrze, to mamy teraz strzelce. Strzelec, 24-30. Praca, finanse. Królowa buław. Rodzina, związki. Rodzina, związki. Paź buław. I karta rada. Trzy miecze. Kochane moje strzelce, co w pracy? Będzie aktywnie, będziecie działać, będziecie bardzo sprytni, bardzo tacy ambitni, dynamiczni. Na pewno rozwój firmy, czy rozwój Waszej kariery, dobre finanse. Taki tydzień naprawdę będziecie zajęci sprawami, ale będzie Wam to, że tak powiem, przyjemność sprawiać, tak? Jakieś wyjazdy, jakieś podróże, jakieś bardzo aktywne spotkania. Dużo, dużo będzie się działo, przy tym dobre finanse, być może będziecie tutaj mieli do czynienia z jakąś kobietą po 45 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, może to Wasza pracodawczyni, a być może wspólniczka, partnerka biznesowa, albo po prostu Wy będziecie tutaj, bo to jest Wasza energia, czyli będziecie właśnie tacy aktywni, szybcy w załatwianiu spraw, wszędzie Was będzie pełno, pełen dynamizm, pełna taka akcja i reakcja, jak ja to mówię, bo królowa buław to jest taka spryciula, że ona no, poradzi sobie w każdej sytuacji
sprytnie ją rozwiąże, więc na pewno tutaj będziecie bardzo, bardzo aktywni w tym tygodniu i oczywiście wszystko pozytywnie sobie pozałatwiacie, jeżeli chodzi o sprawy finansowo-zawodowe i będą fajne z tego efekty finansowe. Rodzina, związki, jakieś niespodzianki, odwiedziny, nowe przyjaźnie, nowe znajomości, sprawianie sobie właśnie jakichś niespodzianek, więc tutaj, jeżeli macie partnera, to jak najbardziej będzie tutaj Was w jakiś sposób adorował, będzie spełniał jakieś Wasze zachcianki, rozpieszczał Was. Bardzo fajnie ten tydzień razem spędzicie. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to możecie naprawdę poznać kogoś fajnego, więc bardzo sympatyczny pod tym względem tydzień, będziecie na pewno zadowoleni. Co karty radzą? Karty radzą, żebyście nie przeżywali czegoś i nie dali się zranić, tak? Więc ci z Państwa, którzy jakieś tutaj romanse, że tak powiem, chodzą im po głowie, jakieś nowe znajomości, to po prostu uważajcie, żeby ktoś Wam nie wbił tego miecza w serce, tak? Żeby Was po prostu nie zranił, więc niech gdzieś ta żaróweczka w głowie awaryjna czuwa, żeby po prostu w odpowiednim momencie zorientować się, jakie kto ma w stosunku do Was zamiary. I przechodzimy teraz do koziorożca. Już patrzymy, co tam nasz koziorożec. Koziorożec, 24-30 kwiecień. Praca i finanse. Cztery buławy. Rodzina i związki. Rodzina i związki, trzy kielichy, no to widzę, że koziorożec też baluje i to w gronie rodzinnym nieźle, na domówkach jakich chyba. I karta rada dla koziorożca. Kochankowie, no tak. No dobrze, moi kochani, czyli tak, w pracy bardzo fajnie, stabilizacja na pewno, macie stałą, fajną pracę, dobre, stałe wynagrodzenie, jesteście zadowoleni, jesteście szczęśliwi z tego, co macie. Ci z Państwa, którzy szukają pracy, w tym tygodniu jest szansa, że ktoś się odezwie do Was. Jeżeli wysyłaliście CV, to na pewno będzie wiadomość zwrotna i będzie to stała, fajna taka praca, która po prostu będzie spełniała Wasze oczekiwania, będziecie z niej bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi o finanse, będą też fajne, duże finanse, stabilne, na pewno stabilne, tak? Dające komfort i bezpieczeństwo pokrycia budżetu domowego, na życie na pewno Wam starczy, być może jeszcze, żeby sobie odłożyć jakieś zaskórniaczka. Więc tutaj praca i finanse bardzo fajnie u Was, koziorożce. Co niektórzy też mogą jakiś biznes rodzinny tutaj założyć sobie, być może wejść z kimś do spółki, może jakaś firma malutka, taka rodzinna, coś związanego właśnie z domem, może też chałupnictwo. Niektórzy z Was być może pracują w domu i będą po prostu ten czas spędzać pracując w swoich czterech ścianach, tak? Ale ogólnie praca stała i stabilna. Rodzina i związki. Mamy trzy kielichy, czyli będziecie mieli powody do radości, żeby coś świętować, bawić się, wyjść gdzieś razem, być może odwiedzić, czy to znajomych, czy przyjaciół, czy gdzieś razem sobie pójść, zrelaksować się, zabawić, świętować, po prostu zabawa, zabawa, jeszcze raz zabawa, tak? Więc tutaj bardzo fajnie, bardzo pozytywne emocje, przyjaźń, serdeczność, bardzo, bardzo fajna karta, jeżeli tutaj chodzi o te sprawy rodzinne. No i co karta radzi? Karta radzi, żebyście się zakochali, być może tutaj zaryzykowali jakiś romans, być może zapoczątkowali jakieś uczucie. Ci z Państwa, którzy są w jakiejś relacji, po prostu odnajdźcie się od nowa, tak? Jakaś tutaj, niech między Wami znowu zaiskrzy iskierka wielkiego uczucia. Przypomnijcie sobie, jak to było kiedyś, jak się poznaliście, te pierwsze właśnie spojrzenia, pierwsze pocałunki, jak iskrzyło, jak motyle w brzuchu tutaj wirowały.
No i zaszalejcie troszeczkę, zaszalejcie, tak? Czyli trochę tutaj, no, możecie, jak to się mówi, kurczę. Wiem co, znaczy nie wiem, co mam, jak mam dobrać słowa, tak? Jakby to wam powiedzieć, o, zgrzeszcie, troszeczkę pogrzeszcie w tym swoim związku, tak? Troszeczkę pokombinujcie, troszeczkę spróbujcie tego zakazanego owocu, który czasami jest potrzebny, żeby troszeczkę rozgrzać na nowo ognisko w sypialni, tak? Więc tutaj karty radzą, żebyście oddali się, no, w takie miłosne uniesienia, które łączą kochanków, tak? No dobrze, to mamy koziorożca. Przechodzimy teraz do wodnika. Przechodzimy do wodnika. Praca i finanse, wodnik. Paź buław. Rodzina i związki. Rodzina i związki. Siedem mieczy. I karta rada. Dwa miecze. Moje wodniczki. Paź buław. Karta odnośnie pracy, spraw zawodowych, finansów. Ci z Państwa, którzy szukają pracy, będzie nowy jakiś początek. Nawet jeżeli tej pracy nie znajdziecie w tym tygodniu, to już chociaż podejmiecie decyzję, żeby gdzieś tam ubiegać się o tą pracę, tak? Czyli albo iść, nie wiem, do urzędu pracy, wysłać CV, poprzeglądać ogłoszenia, zacząć jakieś działanie, tak? Czyli ruszyć się i po prostu zmobilizować się do tego, żeby coś zacząć. Już pierwsze kroki po prostu podjąć, wykonać. Ci z Państwa, którzy mają pracę, będzie to praca, która będzie aktywna, no troszeczkę trzeba będzie się tam fizycznie przyłożyć. Jakieś pierwsze kroki w zdobywaniu doświadczenia w jakiejś takiej, jak to się mówi, drabinie kariery, tak? Czyli już coś zaczynacie. Praca na pewno zadowalająca, no mówię, troszeczkę może być aktywnie, może troszeczkę być wyjazdów, podróży, takiej cały czas w ruchu będziecie, tak? Ale są to jakieś nowe początki, coś, co na pewno przyniesie fajne rezultaty, będą pieniądze, będzie praca, na pewno będzie aktywnie. Rodzina, mamy siedem mieczy, kochani, uważajcie tutaj na jakieś, żeby ktoś was nie oszukał, nie zdradził, w jakiś sposób nie próbował was tutaj okłamać, być może coś zataja przed wami, no nie wiem, czy to, jeżeli że jesteście w związku, to być może partner, a może rodzina, rodzice, nie wiem, rodzeństwo, czyli jakieś tutaj niejasne sprawy, ktoś coś oszukuje, ktoś tutaj kręci. Być może was okłamuje, nie przedstawia spraw takimi, jakie one są, tylko w ogóle wszystko w innym kontekście. No ktoś nie jest szczery, tak? Więc tutaj uważajcie na to, żeby po prostu was ktoś tutaj nie oszukał i w jakiś sposób, no, nie wykorzystał, tak? Nie zmanipulował. Karta rada. Podejmijcie wreszcie decyzję i zacznijcie patrzeć przed siebie, tak? Nie blokujcie się, nie odsuwajcie na bok, nie izolujcie, tylko zacznijcie żyć otoczeniem, bo na razie to jest tak, nie dotykajcie mnie, nic nie chcę widzieć, nic nie chcę słyszeć, nie zbliżajcie się do mnie, bo was tymi mieczami pokuje, tak? Taka blokada. Nie podjęliście jakiejś decyzji, więc karty mówią, podejmijcie wreszcie decyzję, na coś się zdecydujcie i zacznijcie żyć w świecie dookoła was, tak? Nie izolujcie się, nie blokujcie, nie wycofujcie na własne życzenie, tak? Bo zrobiliście sobie taką tutaj otoczkę ze swoich własnych myśli
i tkwicie tutaj w tym jednym punkcie, tak? Czyli nie blokujcie się i podejmijcie wreszcie jakąś decyzję. No dobrze, to był wodnik i teraz ostatni nasz znak, ryby. Co tam u naszych rybek? Praca i finanse. Trzy kielichy. Opijanie jakiegoś sukcesu. Bardzo dużo trzy kielichy wychodzą w kartach. Trzy kielichy. Teraz rodzina i związki. Mamy tutaj rydwan. I karta rada. Dziewięć buła. Kochani, w pracy bardzo fajnie. Macie powody do zadowolenia. Myślę, że ci z Państwa, którzy szukają pracy, na pewno pracę znajdą. Będą to wręcz opijać, świętować. Będą bardzo zadowoleni, bo praca będzie i pod kątem finansowym, i pod kątem zajęcia, jakie będziecie wykonywać, będzie Was bardzo, bardzo uszczęśliwiać. No, będziecie po prostu zadowoleni, tak? Ci z Państwa, którzy mają pracę, być może uda się tutaj osiągnąć jakiś sukces, czy to jakiś awans, czy podwyżka, czy uda się jakiś przetarg zrobić, czy firma osiągnie jakiś sukces. No, jakieś tutaj zwieńczenie Waszych planów, marzeń i naprawdę jesteście szczęśliwi, bardzo się cieszycie i opijacie coś, tak? Po prostu ludzie no, Wam tutaj gratulują. Jest jakiś toast, tak? Czyli będzie na pewno radośnie i jest powód do tego, żeby się cieszyć. W związkach, w rodzinach mamy tutaj kartę rydwanu. Rydwan mówi o tym, że być może sobie gdzieś wyjedziecie razem. Karta też mówi o tym, że jesteście osobą, która umie się dogadać, tak? Czyli umie pogodzić różne sytuacje w związku, umie przejąć czasami kontrolę i poprowadzić ten rydwan, czyli to wasze życie uczuciowe tak, żeby po prostu było dobrze, tak? Żeby był sukces, żeby było zadowolenie, więc tutaj jest takie pogodzenie i złej, i dobrej natury w relacjach pomiędzy Wami a partnerem, tak? Więc jest taka siła woli, taka determinacja do tego, żeby zawsze było dobrze, żeby jakoś pójść na kompromis, czasami postawić na swoim, ale żeby był wilk syty i owca cała, tak? Na takiej zasadzie. Karta ogólnie też sukcesu, karta bardzo szczęśliwa, zadowalająca na pewno, więc tutaj wszystko będzie dobrze. Mówię, niewykluczone, że jakaś podróż, jakiś wyjazd wspólny, który jeszcze bardziej Was tam zbliży do siebie i sprawi, że poczujecie się naprawdę fajnie. Karta rada na ten tydzień, kochani. Odpocznijcie trochę, bo widać, że już jesteście zmęczeni i bądźcie ostrożni. Ostrożni w swoim postępowaniu, w zaufaniu do ludzi. Dyplomatycznie podchodźcie do niektórych spraw i pamiętajcie, żeby znaleźć zawsze na wszystko odpowiedni moment, tak? Ale pilnować swojego domu, pilnować swojego życia, nie pozwolić jakimś intruzom tam, żeby się gdzieś tam wdarli i ten nos w nie swoje sprawy gdzieś tam wciskali. Być może jest to ciężkie, być może jest to trudne, ale wy dacie radę, więc tutaj no, nie odpuszczajcie. Nie odpuszczajcie, tylko walczcie o swoje i bądźcie ostrożni w tym, co robicie. No dobrze, moi kochani, taki nietypowy ten horoskop, ale chciałam coś dla Was nagrać po tej świątecznej przerwie. Od jutra zabieram się za czytania miłosne na miesiąc maj. I cóż, na bieżąco myślę, że będziemy się teraz widzieć. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, to trudno. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Być może tam bardziej sytuacja będzie dla Was klarowna, bardziej zbliżona do Waszej osobistej tutaj sytuacji życiowej. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.
I cóż, zapraszam do kolejnych czytań, tak? Pozdrawiam, do usłyszenia, kochani.